Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj opowiedzieć o zjawisku, z którym pracuję na co dzień, którym zajmuję się na co dzień i które brzmi w sposób dosyć oczywisty – fluorescencja. Samo słówko jest znane, ale co się za nim kryje? Niekoniecznie. W pierwszym skojarzeniu fluorescencja wiąże się z czymś, co będzie świecić, co będzie kolorowe, co będzie ładnie widoczne. I to poniekąd się zgadza. Barwniki fluorescencyjne, czyli cząsteczki, które są takie właśnie świecące, które wykazują to zjawisko, z reguły są dobrze widoczne. Natomiast skąd to świecenie się bierze? Energia nie bierze się znikąd. Świecenie cząsteczek też musi z czegoś wynikać. Żarówka działa na energię elektryczną. Natomiast fluorescencja bierze energię ze światła. Światło ze światła. Tylko co się w takim razie dzieje? Co się tam zmienia? Otóż całe zjawisko polega na tym, że naświetlamy cząsteczki czy daną substancję jednym kolorem światła, dostajemy trochę inny. Najbardziej spektakularnie wygląda to w sytuacji, kiedy do tego naświetlania, do dawania im energii, wykorzystujemy światło, którego sami nie widzimy. Na przykład światło ultrafioletowe. W ramach drobnego przykładu. W tej fiolce mam roztwór fluorescyjny, jednego z najpopularniejszych barwników fluorescencyjnych. A tutaj lampę ultrafioletową. Tego światła gołym okiem nie będziemy widzieć. Natomiast jeżeli zaświecimy takim światłem na roztwór barwnika, nagle okazuje się, że zaczyna dawać nam taką zielonkawą poświatę. To właśnie jest fluorescencja. Przy czym nie musimy iść do laboratorium, żeby znaleźć tego typu związki. Równie dobrze możemy pójść do sklepu po butelkę toniku. Tutaj będziemy mieli kolor odrobinę inny, taką niebieskawą poświatę, ale zjawisko znowu jest to samo. Naświetlamy cząsteczki, w tym wypadku chininy, która znajduje się w toniku, dokładnie tej samej chininy, którą Staś poszukiwał planer w pustyni i w puszczy. Tutaj jest jako dodatek smakowy do toniku, a przy okazji jako ładny dodatek do barku, który podświetlilibyśmy światłem ultrafioletowym.